jestem zadowolony. Przede wszystkim jestem zadowolony z konkursu, bo to było równe rzucanie. No wiadomo, no, był po prostu dzisiaj lepszy. Był jego dzień, bo to widać było. Był przygotowany, zresztą już po eliminacjach było widać. Ale bardzo się cieszę, bo to też mnie motywowało, żeby do końca walczyć o jak najlepszy rezultat, żeby tam nie poddawać się, nie oddać pola. I bardzo się cieszę, że nawiązałem walkę zarówno właśnie z Benzem, bo też Benz był świetnie przygotowany. I z Kanadyjczykiem, no ale wygrał, ja jestem drugi, też bardzo się cieszę. Kolejny medal dla reprezentacji Polski do mojej kolekcji i fajnie, że kolejny rok jestem na wysokim poziomie i to mnie bardzo cieszy i pracujemy dalej. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, naprawdę to co się działo, w ogóle ten tłum to było naprawdę niesamowite. W ogóle konkurs naprawdę dla mnie był na fajnym poziomie. Naprawdę Kacberg niesamowity sposób to zrobił w tym roku, naprawdę wszedł, że tak powiem, przebojem, wręcz naprawdę z wielkiego C, że tak można powiedzieć, na wysoki poziom. Naprawdę i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to motywuje też do dalszej pracy, żeby jeszcze się nie poddawać pomimo wieku, żeby dalej się realizować, walczyć jak najlepsze rezultaty i zobaczymy, no teraz będzie chwilowy odpoczynek i przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Fajnie, że jest ktoś młody, kto jest w stanie startować na tak wysokim poziomie, bardzo mnie to cieszy, tak jak mówiłem, motywuje. No i my gdzieś tam naprawdę zasiał powtarzaliśmy od dziś połowy sezonu, że naprawdę to chyba będzie czarny koń, bo wiadomo, jest młody, nie ma presji, wszystko przed nim. No i pokazał, że tak można. No. Fajnie, że jest medal, było równe rzucanie, całkiem dobry wynik. Naprawdę świetne zawody, bo fajnie to, że przerzucaliśmy się, że każda kolejka była pełna emocji. Walka była do samego końca, do szóstej kolejki. Naprawdę, to jest, można powiedzieć, to, co ja uwielbiam. Ta wrzawa, te emocje. Po prostu wisienka na torcie i oby jak najwięcej takich zawodów, takich mistrzostw świata. We wtorek wracamy, teraz wakacje, bo już więcej nie mam startów. I też się cieszę, bo będzie czas na odpoczynek, na spędzenie czasu z rodziną i od listopada przygotowania do igrzysk.